Dostałem dobre podanie od Sabiłki i udało się strzelić bramkę. Cieszę się, że pomogłem drużynie. Zdobyliśmy 3 punkty z naprawdę ciężkim rywalem i to jest najważniejsze. Nie patrzymy w tabelę, robimy swoje i czekamy do następnego meczu. Mieliśmy odprawę o 100 milu i wydaje mi się, że byliśmy dobrze przygotowani, ponieważ w pierwszej połowie było widać naszą przewagę. Co prawda w drugiej stronie miał swoje okazje, ale uważam, że dobrze zrealizowaliśmy plan i wygraliśmy to spotkanie. Uważam, że w pierwszej połowie zasłużenie prowadziliśmy. Strzeliliśmy 2 bramki, kontrolowaliśmy mecz i troszeczkę nerwowości się wkradło w drugiej połowie. I troszeczkę właśnie oddaliśmy pola, ale cieszymy się z 3 punktów. Za nami szalony tydzień. W ciągu tygodnia rozegraliśmy 3 spotkania w Tychach, w Nowym Sączu. I teraz w Suwałkach wiadomo, że po efektownej wygranej w Tychach, minimalnej i nie do końca zasłużonej porażce w Nowym Sączu, dzisiaj nam przyszło rywalizować kolejny mecz wyjazdowy w Suwałkach. Przegrywamy to spotkanie i można powiedzieć w przeciągu tygodnia z nieba do piekła. Globalnie piłka nożna ma to do tego, że statystyki mówią, że często otwarcie wyniku decyduje później o przebiegu spotkania. Moim zdaniem znów mamy kontrowersje ostatnio w naszych spotkaniach. Zbyt dużo niedobrego się dzieje, jeżeli chodzi o sytuacje, decyzje sędziowskie. Zbyt dużo decyzji kontrowersyjnych, niekorzystnych dla nas. Oczywiście nie widziałem do końca tego, bo na wideo, ale mam swoją ocenę z mojej pozycji, jeżeli chodzi o sytuację Piotra Głowackiego w polu karnym, czy też kiedy Wigry strzelają drugą bramkę i jest faul na połowie na naszym zawodniku, idzie kontra, dostajemy bramkę. Ja po raz pierwszy na konferencji w swojej powiedzmy pracy trenerskiej oceniam powiedzmy takie decyzje sędziowskie, ale ja wiem, że sędziowanie to nie jest łatwa sprawa i Mistrzostwa Świata pokazują, że mimo tego, że jest VAR w Ekstraklasie, jest VAR, sędziowie popełniają błędy. Ja to rozumiem, szanuję wszystkich, ale w ostatnim czasie zbyt wiele niedobrego się dzieje kosztem naszej drużyny. Ja wiem, że mamy problemy, że 100 mil nie ma zbyt dobrej opinii w kraju. Szacunek należy się wszystkim, także chciałbym, żeby troszkę przychylniej patrzono na 100 mil, przede wszystkim sędziowano sprawiedliwie i tego bym sobie życzył w przyszłości. Tu nie chodzi mi tylko o mecz z Wigrami, tylko o ostatnie spotkania. Generalnie nie chcę oceniać tego spotkania. Musimy w tej chwili usiąść, odpocząć, porozmawiać, potrenować i wyprowadzić na boisko z powrotem 100 milowski charakter. Już w tamtym sezonie pokazywaliśmy w takich sytuacjach, kiedy inni w nas nie wierzyli, to my wewnętrznie potrafiliśmy nie tylko mentalnie, ale też piłkarsko zbudować jakość na boisku. Tą jakość na pewno mamy, bo pokazaliśmy w kilku spotkaniach w tym sezonie. Na plus na pewno druga połowa, kiedy przegrywaliśmy 2-0, te emocje w szatni negatywne, nie tylko związane z elementem piłkarskim, potrafiliśmy to w sobie opanować. Na pewno w drugiej połowie zagraliśmy o zmianę wyniku, nie udało się i tak jak mówiłem, w tej chwili musimy pracować nad tym, żeby wyprowadzić na boisko znowu 100 milowski charakter. No cóż, nie ukrywam, że cieszy nas bardzo to zwycięstwo, tym bardziej, że odniesione z naprawdę dobrym zespołem. Ja śledzę, staram się śledzić nie tylko przeciwników najbliższych, z którymi gramy, ale również i inne spotkania i moim zdaniem, jeśli chodzi o początek tej rundy, początek tego sezonu, to 100 mil był najlepiej grającą drużyną ze wszystkich, łącznie z tymi zespołami uważanymi za faworyta, dlatego wiedzieliśmy doskonale, jak ciężki mecz będzie nas tutaj czekał. Mieliśmy swój plan, który konsekwentnie realizowaliśmy. Skoro wygraliśmy, wydaje się, że ten plan chyba wypalił, jak to się mówi. Jeśli chodzi o sędziów, jak najbardziej rozumiem, bo gdzieś tam są rzeczywiście momenty takie, w których myślę, że każdy z trenerów w tej lidze mógłby mieć pretensje do sędziów. Ja na przykład mam osobiście pretensje o to, że bardzo często sytuacje stykowe są gwizdane dla przeciwnika, chociażby wydaje mi się z tego względu, że
mamy bardzo młodą drużynę, no i lepiej gwiznąć faul drużynie przeciwnej, bo taki młody zawodnik to się nie odezwie, prawda? I gdzieś tam pewne sytuacje mocno nas denerwują, gdzieś tam i wpływają poniekąd na wynik meczu. Także to taki delikatny kamyczek do ogródka sędziów z mojej strony. Natomiast no generalnie, powtarzam, cieszymy się bardzo z tych punktów. Mentalnie przygotowujemy się już na kolejny mecz, bo w tej lidze każdy mecz będzie jak walka o życie.